Cześć dzieciaki! Dziś pokażę Wam jeden z ciekawszych eksperymentów – wędrującą wodę. Do 3 szklanek wlewamy 3/4 wody. Następnie do wody dodajemy barwniki. Barwnik papierowy składamy w 4 wąskie paski. I wkładamy je do szklanek w taki sposób, aby jeden koniec był zanurzony w szklance z barwnikiem, a drugi znajdował się w pustej szklance. I czekamy. Możecie obserwować, jak woda zaczyna wędrować. Efekty możecie sprawdzić po około godzinie. Efektem tego doświadczenia jest podciąganie kapilarne. Jest to zdolność cieczy, tu wody, do podchodzenia w górę wbrew prawom grawitacji. Ręczniki papierowe są zrobione z celulozy, czyli włókien roślinnych, przez co woda może wędrować w górę przez małe szczeliny między tymi włóknami. To samo zjawisko występuje na co dzień w przyrodzie. Woda dociera od korzeni drzew do liści znajdujących się na szczycie drzew.